Cześć, jestem Kamil, jestem trenerem fitness Platinum Aleksandry. Dzisiaj Wam pokażę świetne ćwiczenie na proste mięśnie brzucha. Teraz Wam zademonstruję, jak wygląda poprawnie wykonany scyzoryk. Także zaczynamy od pozycji na podłożu. Leżymy, nogi są nad ziemią, nie dotykają ziemi. Plecy przylegają całkowicie do podłoża. Ręce za głowę, wyprostowane nad nami. To jest pozycja początkowa. Pozycja końcowa jest, gdy jesteśmy na samych pośladkach. Plecy nie stykają się z podłożem, a my dotykamy dłońmi do stóp. I z tej pozycji pierwszej, początkowej, przechodzimy do pozycji górnej, dynamicznie. Nogami nie dotykamy ziemi, a plecy unoszą się i wracają na ziemię przy każdym powtórzeniu. Jedno z najlepszych ćwiczeń na prostym mięśnie brzucha. Scyzoryki, jak każde ćwiczenie, też mogą być wykonywane niepoprawnie. Dwa najczęściej wykonywane, popełniane błędy to skrócony zakres ruchu, czyli jak nogi zostają u góry, nie wracają nisko, tylko zostają u góry i robimy same takie spięcia, to nie są scyzoryki, bo brzuch nie ma wtedy tej fazy ekscentrycznej. I drugi błąd polega na tym, że niektóre osoby mają problemy z koordynacją i unoszą najpierw nogi, a potem tułów. Jeżeli ten problem występuje, polecam najpierw unosić tułów, a potem nogi dociągać. Najpierw tułów, a potem nogi. I też te ruchy wykonywać dynamicznie, aż się tego nauczymy. Jeśli Ci się spodobało, zapraszam na treningi personalne lub na darmowe treningi wprowadzające. Pozdro.